Aplikacja Infodziałka wraz z dedykowanym odbiornikiem RTK GNSS E1 o centymetrowej dokładności. Odbiornik umieszczony jest w szczelnym organizerze. Zestaw pomiarowy składa się z odbiornika GNSS z uchwytem magnetycznym, anteny spiralnej, kabla zasilającego oraz blaszki do montażu uchwytu magnetycznego. Odbiornik montowany jest na urządzeniu mobilnym z wykorzystaniem uchwytu magnetycznego. Prezentujemy przykładowy sposób montażu na tablecie. Tym sposobem można zamontować odbiornik na dowolnym urządzeniu. Odbiornik zasilany jest z urządzenia mobilnego z wykorzystaniem kabla USB-C. Podłączony do zasilania odbiornik sygnalizuje diodą koloru niebieskiego i czerwonego gotowość do pracy. Odbiornik łączy się z urządzeniem mobilnym za pomocą połączenia Bluetooth. Należy w urządzeniu włączyć połączenia bluetooth. Konfigurację rozpoczynamy w ustawieniach systemu Android od sparowania odbiornika z urządzeniem mobilnym. Smartfon lub tablet pokaże dostępne urządzenia. Należy wybrać nasz odbiornik i zatwierdzić wybierając powiąż. W kolejnym kroku konfiguracji należy wybrać układ współrzędnych. Wybrać metodę lokalizacji. Konfiguracja zewnętrznego odbiornika RTK GNSS E1 rozpoczyna konfiguracja dostawcy korekt. Należy uzupełnić formularz danymi pozyskanymi np. od ASG EUPOS. W kolejnym kroku należy wybrać z listy sparowany odbiornik. Pierwsza ikona uruchamia testowanie konfiguracji. Przy prawidłowej konfiguracji uzyskamy status RTK Fixed. Jeżeli testy zakończyły się sukcesem, należy wrócić do mapy i wybrać ikonę lokalizacji. Uruchomiona lokalizacja zmieni kolor ikony oraz wskaże na mapie marker. Druga ikona centruje mapę do aktualnej lokalizacji. Marker w kolorze zielonym oznacza RTK fixed, czyli maksymalną pewność i dokładność pomiaru. Wartość błędu prezentowana jest w dolnej części ekranu. W celu odszukania punktów granicznych użyj przycisk odszukaj granice, a następnie kliknij na numer szukanego punktu. Aplikacja wskaże kierunek oraz odległość do celu. Pamiętaj o statusie RTK Fixed i zielonym kolorze markera. Wykorzystaj warstwy mapy wraz z Twoją lokalizacją na mapie. Aby wyłączyć odbiornik RTK GNSS E1, wyłącz aplikację infodziałka, a następnie odłącz zasilanie odbiornika i rozłącz uchwyt magnetyczny. Dziękuję za uwagę.